Dzień dobry, drugi odcinek z modyfikacji. Jestem na górze w tym ratuszu. Okradniemy to wszystko. O, expa mogę zgarnąć, super. I podbijemy sobie w ten sposób albo broń jednoręczną, albo siłę. Widzicie? Za pomocą książek bijem poziom. I tutaj jest inna gildia, a mianowicie ta gildia to... Ta gildia to... Ogrodnicy, mieliśmy okazję zapoznać się z nimi. No i na pierwszy rzut oka to nie wydają się zbyt przyjemni. I prawdopodobnie mamy wybór tutaj. Nie dołączyć do magicznej gildii, bądź takiej bardziej standardowej. Ale podoba mi się bardzo zamysł tego wszystkiego, że jest Korinis. Te Korinis jest podbite przez ścierwojady, przez gobliny. I to są takie dzikie tereny, a my tutaj jako kolonizatorzy przybyliśmy i zamierzamy zaprowadzić na tej dzikiej, dzikiej krainie spokój. Skąd się tu wzięliście? A, to było już. A wcześniej się pytałem, czy mogę do was dołączyć. Dobra, tym dziób jest tym. Nie zamierzam. Miałem wina znaleźć dla kogoś. Ja bym wbił jakieś poziomy, bo ja za szybko dołączę i będzie przypał. 876 expa mi trzeba. Nie, fajny modzik. Paczki z bronią pewnie będą. Dobra. Bieramy kolejne rzeczy z miasta. No i właśnie, ale szkoda, że jakby w poszczególnych budynkach nie ma żadnych stworzeń. Znaczy, jak na razie tak widzę, że nie ma. Miód, wino, wino, woda. Ile miałem tych win? 9 przynieść. Złoto, więzi magii. Więzi magii. Magia jest mocą świata, tylko wybrańcy mogą zgłębić jej wiedzę. Piwo oraz dwie złote monety. Ale jeśli chodzi o taki rozwój postaci, to modyfikacja jest bardzo przyjazna, gdyż ceny u handlarzy nie są wysokie oraz potrzebujemy mniejszą ilość doświadczenia. Złoty świecznik. Złoty świecznik. Dobra, idźmy na górę. Generalnie... Nie znam się na otwieraniu. Nigdy chyba nie grałem jako... Czy da się Gothica przejść w ogóle naprawdę jako taki typowy archer? Tak się zastanawiam. Nigdy w to jakoś bardzo nie inwestowałem. Za bardziej to było jak już to secondary. Rozwijanie talentu. Ławka. Klucz do mieszkania. Ciekawe, które to będzie mieszkanie. Patrzcie, jaki duży Inos. Chleb, miód, mleko. Chleb i miód. Wina 8 mamy. Patelnia, miotła, chleb. Mamy dwa surowe mięsa nawet. Tego surowego mięsa na razie nie chcę używać, bo nie wiem, czy nie będzie zadania, które będzie związane z tym, że mam to surowe mięso mieć i przynieść z jakiegoś polowania. Tak, że tak będę miał przynajmniej. Złoty świecznik. I jest wino ostatnie. Także będziemy mieli do wykonania zadania. Super. Bardzo mnie coś takiego cieszy. Srebrny puchar i regał na książki. Ale myślę, że raczej zanim... Znaczy, najpierw chcę zobaczyć u handlarza, co jest. Ja mam 15 sztuk złota. To nie jest za dużo. Bo wiecie, nie ma co ukrywać. Ale... takie rzeczy jak bronię mogę znaleźć po prostu gdzieś. Więc nie wiem, czy to będzie mi aż tak potrzebne.
Chociaż z drugiej strony właśnie 10 do specjalizacji, co mi da? Aha, widzę, że troszkę tutaj został zmodyfikowany wystrój. 10 esencji leczniczych mam przynieść. Esencja lecznicza, to jest to. Okej, dostałem klucz do mieszkania. Prawdopodobnie ten klucz do mieszkania to jest do domu sędziego i on jest zablokowany na klucz. Sprawdzimy jeszcze u paladynów. A i tak będziemy mieli całe górne miasto zaliczone, że tak powiem. Byłem tu już? Chyba byłem. Może i byłem. Dobra, tu nic nie ma. W takim razie ciekawe, do jakiego mieszkania to jest. Też tu byłem. Dobra, wynosimy się z górnego miasta. Widocznie całe jest przetrząśnięte. A może to jest po prostu u tego, Mateo. Tam mieszkanie było zablokowane na klucz, tylko dziwi mnie, że klucz byłby w górnym mieście. By się wydawało, że jak znajduję klucz w górnym mieście, to będzie się tyczyło górnego miasta. No cóż, w każdym bądź razie ja tutaj większej ilości nie widzę mieszkań, w których nas nie było. Wino Hetta. Idziemy do pana Hetta. Jest nasz bezimienny, a raczej ten przywódca, Het. Oto twoje flaszki. Czuję już ten zapach. Ach, dzisiaj będziemy balować. Jeśli chcesz, to w zamian mogę cię nauczyć otwierania skrzyń. Znam się na tym dość dobrze. Masz też trochę złota. Jego nigdy nie jest za dużo. Naprawdę dużo. Chwilowo więcej nie mam. Już od dawna nie obrabiałem żadnych kufrów. Pokaż mi. Tak więc, klęcząc przy zamku, należy łagodnie obrócić wytrych w lewo i w prawo. Jeśli obrócisz go zbyt szybko lub zbyt mocno, złamie się. Jednak z czasem nabierzesz wprawy w posługiwaniu się tym narzędziem. Chcę zostać jednym z was. Chcesz, bym poświadczył twojej lojalności do nas, tak? Dobrze, więc zrobię to. Lecz gdy załatwisz mi 3 paczki z żywnością, wyglądasz jakbyś dużo podróżował, pewnie znajdziesz gdzieś jakieś. Powiedz to, że zajrzyj się obok miasta. A gdzie dokładnie? Tam, gdzie produkują żywność. Spróbuj poszukać paczek na okolicznej farmie. Tak zrobię. Dobra, no na razie na mnie on na nas nie poświadczył. Pytanie. A, straciłem wszystko. 10 punktów mnie to kosztowało. Także zamiast wybierając paczka z żywnością. Czy to nie tej potrzebował? Lejwark? Mam twoją paczkę. Wielkie dzięki. Nareszcie będzie można najeść się dosyta. Ach, zapomniałem o twojej nagrodzie. Równa wymiana, to prawda. Mogę coś dla ciebie jeszcze zrobić? Tak, nasz oddział potrzebuje złota. Dużo złota. Gdzieś tak z 550 sztuk złota. Cholera, to naprawdę dużo. Jak zdobędziesz tyle, zostaniesz sowicie wynagrodzony, a i twój wizerunek wśród nas ci się polepszy. Spróbuj jakoś zdobyć tę kasę. Cholera, dużo. Dużo chcą. No, ale, no wiecie, to te otwieranie zamków nam się odwdzięczy. Chociaż ja zaraz właśnie wbiję poziom, także to się powinno zwrócić. Dobra. Lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Dwa wytrychy jeszcze mam. Jak to tak dalej pójdzie, to nam się szybko to zwróci. Rzeczywiście. A poziom dał nam dodatkowe 12 punktów życia. I jak się okazuje, klucz jest do tych drzwi. Ciężki pancerz obywatela. Wow. Haha, super. Skórzany miesio. Ale mi się podoba ten mod. Super jest. Naprawdę. Mega. Ponadto czuję, że... Kostur wody. O cholera. Co to jest? Widnieją na nim runy wody. Piękny miecz.
Premia do walki bronią dwuręczną. A to my nie wiemy jeszcze, w jaką pójdziemy broń. Może z magiem wody pogadamy na ten temat. Bardzo mocne rzeczy tu znalazłem. No, to 10 punktów siły wbiję i będę z tego kostura napierdalał. Możliwe, że właśnie pójdziemy broń dwuręczną. Tylko czy jest ktoś, kto nas nauczy? Hej! Lajwark. Orężem dwuręcznym. Okej. Czyli właśnie on będzie mógł mnie tego uczyć. Rzadko kiedy idę broń dwuręczną, ale tutaj mam sprzyjające warunki do tego. Dobra, zabijmy parę stworów. Dawno żadna modyfikacja nie podobała mi się aż tak bardzo. Serio. Czuję radość. Jako pierdolimy wszystkie kufry w mieście. Paczka z bronią. Jak opierdolimy wszystkie kufry w mieście, to na pewno zdobędę dużo złota. Sztuki złota 213. Idźmy do Torbena do domu. Konstantino. Panie Konstantino, akurat łóżek mi tutaj nie zabraknie, więc mogę lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Czyli tak samo jak u Bospera. Możliwe, że czarownicy mają podobny jakby szyfr. Przeczytajmy to. 25 expa. Super. Szkoda, że w chatach nie ma żadnych goblinów. Byłby to na pewno bardzo taki pozytywny aspekt z mojej strony. Już nawet nie chodzi o tego expa, ale wiecie. Czy ja tu byłem przed chwilą, czy jestem głupi? Ej, otwarte są te. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Ten sam kot. Ten sam kot, tak jak u Bospera, u łuczarza. Expa. I tu był młotek jeszcze w wejściu. I piłka. Wbiję poziom. Zaraz. To pójdę się nauczyć siły. Dołączymy raczej do tych naszych, a nie do tych magików. Ogrodników. Magików, ogrodników. Goblin! Magików, ogrodników. To jest dosyć ważne miejsce. Kufer. Aha. Przez chwilę myślałem, że może jakiś piorun nas walnie. Jakoś magicznie jest ochroniony ten kufer, bo wyglądało to zbyt oczywisto. Oczywiście. Zbyt oczywiście bardziej. Nieoczywiste. I fajny też jest ten aspekt zabudowanego Corinis tutaj. I fajnie, że jesteśmy jakby tutaj nikogo nie było wcześniej. Wiecie, o co mi chodzi? Chodzi mi o to,
Że to nie jest tak, że my tu trafiliśmy, a tutaj już ci nowi się, wiecie, że wybili wszystkie stwory. Tylko my jesteśmy tutaj pionierem, Korinis. Odkrywamy te Korinis. Super mod i zastanawiam się, jak będzie mi szła ta rozgrywka. Jestem bardzo podekscytowany. Dobra, ja zrobię na razie cięcie, bo chciałbym coś zobaczyć ważnego. Zaraz wracam. Jestem. Dobra, przespałem się, można nagrywać. Podbijemy sobie siłę. Kto mi podbijał siłę? Czyżbyś to był, kolego, ty? Tak, mówiłeś, że jednoręczna i siła. Nie, zręczność. Zręczność. Hat. Kto mnie siłę uczy? Posługiwać się łukiem. To jest coś no-name'em. To kto mnie uczy siły? Cholera, no kto mnie uczy siły? Sirdim. Uff. Dobry wojownik musi umieć przekazać broni całą swoją siłę. Zaczynajmy trening. 5 i 5. A potem będę leciał w broń dwuręczną pewnie. Na razie już mam kostur wody, a do tego trzeba 50, czyli 30 więcej. A obrażenia? 40. No to nie jest zbyt dobre. Winiły na nim runy wody. Dobra, ja idę na farmę teraz. Ile mam golda? 270. To jest to do ogarnięcia, żebym miał te 500 coś. Port sobie też podbijemy. Podpieramy wszystkie kufry. Chyba nie ma tutaj umiejętności otwierania skórowania wilków, znaczy. Na tych pierwszych poziomach jest ciężko tą bronią dwuręczną. Jak widać. No trudno. Ale jak sobie podbijemy, będzie lepiej. Dobra, da się walczyć. No broni dwuręczna jest bardziej na dystans taki, żeby trzymać. Lewo, prawo bardziej. Bronią jednoręczną trzeba, chcemy skracać bardziej dystans. Okej, crit. No chodź. Czekajcie. Jestem znowu. Czytałem generalnie w... Aha, tu są ludzie. Lester jakiś. Artur. Kim jesteś? Mam na imię Artur, jestem tutejszym farmerem. Żyję na tej wyspie od dawna, przypłynąłem tu z mrocznymi strażnikami. Ja i moja żona uprawiamy tutejszą ziemię oraz dwie owce. Jesteś właścicielem tej ziemi? Owszem, cały okoliczny obszar należy do mnie. Rozumiem. Jeśli chcesz, możesz wziąć broń ze stołu w moim domu oraz czyste ubranie leży przy drzwiach. W dzisiejszych czasach na pewno się przyda. Jeśli szukasz roboty, to mogę ci coś zlecić. Bardzo miło z jego strony. Masz dla mnie jakieś zadanie? Tak, rezygnuję z hodowli owiec. Zabij moje dwie owieczki i dostarcz mi ich wnętrzności. Będę miał chociaż pamiątkę. A dlaczego sam tego nie zrobisz? Chcesz zarobić czy nie? W takim razie wykonaj to, co mówię, bez gadania.
Ej, spoko. Generalnie czytałem opinie odnośnie tej modyfikacji i... Co jest? Co jest? Co jest? Crash? Wyrzuciło mi gra jednak. Prawdopodobnie przez fluxa, który powoduje właśnie zaciemnienie ekranu komputera. Wracając do tematu, czytałem opinie w internecie odnośnie tej modyfikacji i o dziwo są złe. Jaki strój farmera, ale mam coś lepszego, tak? Mam coś lepszego. Fajnie, że ta piosenka się urywa tak w ogóle. Pika bojowa. Czytałem opinie odnośnie tej modyfikacji i są złe. Gdzie ja myślałem, że ludziom też się będzie ta modyfikacja podobała, tak jak i Hej. podoba się mnie. Jednakże ludzie są oburzeni tą modyfikacją. Co ty porabiasz? Że ja uprawiam ziemię, jestem żoną Artura, mam na imię Anami. A ty jak masz na imię? Ja nie pamiętam. Cholera. O chłopie, skąd ty się urwałeś, że nawet nie pamiętasz swojego imienia? Nie mam pojęcia, nic nie pamiętam. Przypominam sobie tylko tyle, że pojawiłem się tu w mieście. Nie wiem skąd. Szukasz pewnie roboty, he? Jeśli tak, to mam do ciebie zadanie. Co to za zadanie? Trzeba zrobić zbiory rzepy. Obok stodoły jest pole z rzepą. Zbierz ją i przynieś mi minimum 20 sztuk. Resztę możesz sobie zatrzymać. Jak uwiniesz się dość szybko, to jeśli chcesz, będę ci smażyła wszelkie mięso, jakim przyniesiesz. Brzmi świetnie. Więc zabieraj się do pracy. Dobra, zrobimy to od razu, skoro trzeba. Generalnie, wiecie, no ja nie mam też dużego doświadczenia z tą modyfikacją, bo gram w nią od czasu jakiego? Godziny? Niecałej? Niecałej godziny. Ale mi się podoba. Podoba mi się, może nie sam... Podoba mi się gameplay tego wszystkiego. To jest świat Gothica, gdzie nie lubię właśnie modyfikacji, które są na istniejącym świecie Gothica, ale to mi się podoba. Ja znam to wszystko, ale to jest wszystko w innej otoczce. Okej, postacie są nieme, ale podoba mi się. Ja jestem dosyć wybredny, myślę, jak... Nie, czy nie wiem, czy jestem wybredny, czy nie. Ale podoba mi się po prostu ta modyfikacja i tyle. Mam nadzieję, że to wszystko mi nie zbrzydnie, ale jakby rozwój, zabijanie tych goblinów. Ja wiem, że jest jeszcze dużo rzeczy, które są dla mnie tajemnicą w tej modyfikacji, ale wszystko jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące jak na razie. I aż chce się grać. 25 rzepy. Farmer. Róbmy save'y na dwóch save'ach. I okej, ludzie zarzucali, o, że modyfikacja wygląda jakby była nieukończona. No, może i tak. Modyfikacja powstała w 16 roku, jak patrzyłem. Oto twoja rzepa. Dziękuję za pomoc. Jeśli masz jakieś mięso, to mogę je usmażyć. Biorę po jednej sztuce złota od sztuki. Smażę po 1, po 5 oraz po 10 kawałków, rozumiem. Więc padaj, gdy będziesz miał mięso. Aha, czyli mam płacić ci za smażenie mięsa, jakbym sam tego nie potrafił zrobić, tak? Nie ma takiej opcji. Mam zabić dwie owce, tak? Pewnie będą tutaj. To ja pamiętam, jak tak samo grałem w Mroczny Region i ja też się snuwiłem kciukowe, co tu będzie. No okazało się, że ten świat nie był zagospodarowany za bardzo. Ale zaczyna mi się to podobać właśnie. Aha. To jest we wnętrzu tych stworzeń. Zdobywanie expa jest bardzo satysfakcjonujące tutaj. Bo dużo tego expa nie potrzebuje do poziomu. Takie małe zadania róbmy od razu, myślę. Nie widzę więcej owiec. Tu jest. Jestem szczęśliwy, że gram w tego Gothica. Wilk. No chodź.
Ciekawe, co z tymi duszami będę mógł robić. To mnie bardzo zastanawia. Miałem paczki z żywnością zdobywać z farm. Czyli co, jakby mógłem te jedzenie. Tylko bym potrzebował trzech owiec. A nie dwóch. Dobra, oddamy to zadanie. Oto twoje flaki. Wielkie dzięki. Zachowam je na pamiątkę. Ach, zapomniałem o twojej nagrodzie. Masz dla mnie jeszcze jakąś pracę? Na razie nie. Nie chcę, żebyś mi nic opowiadał, kolego. Ale miło, że zaproponował nam odzienie. Paczka z żywnością. Nie mogę czytać? Druga paczka. Gdzieś tu trzecia, jest trzecia. Już, tak? Dobra, to ja tu ten drugi odcinek będę kończył. Myślę, że tak idealnie wyszłoby za 30 minut. Jakie mamy zadania? Złoto do zakonu. Ile mamy złota? 300. Dobra, to myślę, że w następnym odcinku już zbierzemy wszystko, jak jeszcze ograbię portowe miasto.